Kryptomasters przedstawiają... Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, Kryptomasters. Jeżeli kupiłeś bitcoiny dosyć dawno temu, na przykład 5 albo 7 lat temu i jeszcze ich nie wydałeś, no to może Cię zainteresować, że możesz sobie teraz za nie zapodać Bentleya, Bugatti albo Rolls-Royce'a. Bo jeżeli miałeś bitcoina sprzed wielu, wielu lat, to pewnie dzisiaj Cię na takie auto stać i dzisiaj właśnie możesz zapłacić za nie bitcoinem. Pierwszy salon w Stanach Zjednoczonych, salon luksusowych samochodów, oferuje już takie oficjalne, regularne płatności bitcoinem, dzięki czemu właśnie za te trzy sympatyczne marki typu Bentley, Bugatti i Rolls-Royce będziesz mógł zapłacić tego typu płatnością. Przypominam jeszcze na początku, że już na dniach prowadzę spotkanie internetowe, podczas którego opowiem Ci, jakie rzeczy się dzieją w świecie krypto w ostatnich dniach, bo dzieje się dużo ciekawych rzeczy i też przy okazji dam Ci dwugodzinny materiał audio na bardzo ważny temat. Będzie to niespodzianka. Podczas tego spotkania podam namiary do pobrania tego prezentu, także mam nadzieję, że będzie Ci się podobało. Link znajdziesz pod tym nagraniem, aby się na to spotkanie zapisać. I tak, Post Oak Motor Cars, firma w Stanach Zjednoczonych, chyba nie ma tu dokładnej informacji w jakim mieście, no ale nieważne, zaczęła przyjmować 5 września 2018 roku płatności Bitcoinem i Bitcoin Cashem, co zapewne cieszy Rogera Vera, skacze chłopak pod sufit, że również Bitcoin Cashem można opłacić Bugatti. Tak czy inaczej, pan biznesmen, miliarder Tilman Fertitta wprowadził płatności Bitcoinem przez system BitPay, aby spokojnie ludzie mogli płacić kryptowalutami. No i będzie tak można zrobić. Natomiast, co jest ciekawe, ten człowiek w zeszłym roku jeszcze mówił trochę inaczej. W innej tonacji się wypowiadał, że większość ludzi nigdy nie będzie chciało kupić Bitcoina, bo nie jest on ubezpieczony przez... No, nie ma zabezpieczenia w depozytach federalnych. No, to tak standardowe farmazony. Czyli, że ludzie to nie będą chcieli, bo ludzie to koniecznie muszą mieć zabezpieczenie w jakichś rezerwach, nie wiadomo jakich, których i tak nikt nie widział i trzeba chyba wierzyć na słowo, że one w ogóle istnieją. A nawet jak istnieją, to trzeba wierzyć na słowo, ile ich jest. Czy na pewno tyle, ile obiecano. Także tak sobie gadał, a stwierdził, że jednak nie. Jednak teraz wprowadził płatności Bitcoinem, bo jak to teraz mówi, aktualnie, chcę zapewnić klientom najlepsze możliwe doświadczenie zakupowe i udostępnić zakupy każdemu na świecie, aby ludzie mogli kupować u niego szybciej i łatwiej. No proszę, cóż za zmiana podejścia, to się chwali. Bardzo dobrze, cieszę się, że takie osoby to robią. Natomiast oczywiście no, nie podejrzewam, żeby po dzisiejszym newsie na Cryptomasters wiele osób przelało jutro kasę temu panu za Bentleya. Niemniej jednak wiadomość jest o tyle dobra, bo ja chciałem przy tej okazji zachęcić inne osoby, w sensie was, wszystkich was, którzy przyjmujecie za cokolwiek płatności. Jeżeli prowadzicie jakieś firmy, cokolwiek sprzedajecie, no to tutaj macie informacje, z jakiego serwisu można skorzystać, a to jest nie jedyny, jest ich dużo, dużo więcej, są również polskie albo półpolskie, na przykład maltańskie produkty, które można po prostu zintegrować z waszym sklepem. Czyli wchodzicie albo na BitPaya, albo na różne inne systemy i wprowadzacie do swojego, nie wiem, sklepu internetowego, czy cokolwiek tam robicie. Może ktoś z was jest trenerem personalnym i zapytasz, po co, jak jestem trenerem personalnym i prowadzę treningi dla ludzi, po co miałbym wprowadzać płatności Bitcoinem, jeżeli statystyka mówi, że póki co prawdopodobnie mało kto będzie płacić Bitcoinem. To jest w ogóle prawda, bo rzeczywiście jak ja robię nawet jakieś produkty związane z kryptowalutami, to i tak nie więcej niż 20% płatności jest w kryptowalutach. Także rzeczywiście jest to jeszcze w powijakach, można powiedzieć, zaczyna się, ale my to możemy przyspieszyć. Tak naprawdę właśnie przyjmując te płatności. A dlaczego byś to miał zrobić? Dlatego, że to będzie dla Ciebie darmowy marketing. No zobacz, wchodzę na Cointelegraph i artykuł, który czyta tysiące osób, już prawie 8 tysięcy przeczytało, a to się jeszcze pewnie potroi, jest o salonie samochodowym. O żadnym innym salonie samochodowym tu nie piszą na tym portalu, tylko o tym, który przyjmuje płatności Bitcoinem.
Wiesz, ilu Polaków wie, że na pyszne.pl można płacić bitcoinem? Mnóstwo. A już z tych, którzy się interesują kryptowalutami, to chyba każdy. Albo, no może nie każdy, przesadziłem, ale sporo. Ponieważ sam fakt, że ty ogłosisz, że przyjmujesz płatności bitcoinem, jest darmowym marketingiem, ponieważ ludzie zaczynają się tym dzielić, bo to jest ciekawa wiadomość, to jest fajne. To jest fajne, że Rolls Royce'a dziś można kupić za bitcoina. I mówi się o tym. I mnóstwo osób zaczyna to rozpowszechniać tę informację i może któregoś dnia, znaczy tu na pewno nie ma wątpliwości, że któregoś dnia, pewnie za 3 dni już jakiś dubajski szejk usłyszy, że może sobie teraz Bugatti kupić za bitcoina. I nawet jak nie będzie chciał kupić za bitcoina, to jeżeli będzie akurat planował kupno Bugatti, to stwierdzi, o ciekawy, nowoczesny salon, kupię u nich. Przeleję im dolary, ale kupię u nich. Więc widzisz, to jest fajne dla marketingu Twoich produktów i usług. Nie mówiąc już o tym, że jak jesteś trenerem personalnym i zapomniałeś, że tak powiem, zarejestrować firmy, no to płatności przyjmowane bitcoinem zawsze jakoś tak są lepsze pod kątem księgowym i tak dalej, i tak dalej. To już sobie każdy dopowie, co podmiot liryczny ma na myśli. Tak czy inaczej, jest to bardzo dobra wiadomość i oczywiście z branży motoryzacyjnej tych wiadomości jest coraz więcej, no bo Ford wniósł o patent dla systemu, który będzie łączyć samochód z drugim samochodem, czyli żeby samochody komunikowały się ze sobą, przelewając sobie tokeny krypto i w ten sposób ułatwiając ruch na drogach. Czyli żeby Fordy informowały się tak naprawdę nawzajem, gdzie jest korek, co się dzieje, gdzie są postoje i mają to robić za pośrednictwem kryptowaluty. Jak wiemy też Daimler, czyli właściciel między innymi Mercedesa i Smarta, tworzy własną kryptowalutę MobiCoin, który również ma być tym razem nagrodą dla kierowców za prowadzenie ekologiczne. Czyli jak będziesz jeździć Mercedesem powoli, no to wtedy dostaniesz MobiCoiny w prezencie. Zastanawiam się, czy to jest taka dodatkowa grywalizacja, czy może chodzi o to, że te najnowsze Mercedesy są robione już z takich części i w taki sposób, że może niebezpiecznie jeździć nimi szybko, bo się zepsują, więc stwierdzili, że taniej będzie dawać MobiCoiny, zamiast przyjmować ciągle te auta na serwisie. To tak drogą oczywiście żartu. Tak czy inaczej, branża motoryzacyjna również widzi krypto, a każda branża może je zobaczyć, także pamiętaj, że niezależnie od tego, ile procent Twoich klientów zacznie płacić za Twoje produkty i usługi bitcoinem, to sam fakt, że takie płatności będziesz przyjmować, będzie Twoim darmowym marketingiem, bo gwarantuję Ci, że ludzie to będą szerować, informować o tym wszem i wobec, na lewo i prawo. Zwłaszcza, jeżeli się nie zajmujesz kryptowalutami. Bo jeżeli ja na przykład mam jakąś platformę zamkniętą i dzielimy się tam wiedzą i można dostęp do niej opłacić bitcoinem, to na zewnątrz nikogo specjalnie nie ruszy. Bo to jakby jest oczekiwanie. To jest, każdy oczekuje, że za nią można zapłacić bitcoinem. To jest jakby oczywiste. Natomiast jeżeli zajmujesz się czymś poza kryptowalutowym i wprowadzisz płatności bitcoinem, to wtedy masz jak no, masz murowany darmowy marketing, także przemyśl to i wrzuć wtedy informacje na swojego fanpage'a, na stronę, nie wiem, na Instagrama i zobaczysz, że ludzie naprawdę będą się tą informacją dzielić. Czasem marketing może być za darmo i polegać tylko na tym, że ściągniesz walleta bitcoina i zaczniesz przyjmować tego typu płatności. Napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i do zobaczenia na YouTubie i już wkrótce na spotkaniu internetowym, podczas którego rozdam Ci fajny prezent. Link do niego znajdziesz pod tym nagraniem. Miłego dnia i daj znać, jak kupisz swoje Bugatti i wyślij nam zdjęcie. Cześć!